Tomek Kąca, Radio Kąca, i zapraszam do nowego cyklu naszych spotkań, mam nadzieję. Cyklu o nazwie Życie jak muzyka. Nazwę tę zaczerpnąłem od znakomitej, nieistniejącej już grupy Izrael, która miała właśnie taką piosenkę o tymże tytule. Dzisiaj historia jednej płyty. Do tej historii zainspirowała mnie Bajubaj, za co serdecznie dziękuję. Foga Raga to jest album, który dzisiaj bierzemy sobie na tapetę. Zespół Sęgrze miałem przyjemność współtworzyć wraz z moimi znakomitymi kolegami Duże P, Mista Pita, Erudy Y, Hubix i wielu, wielu znakomitych muzyków, z którymi miałem okazję w ramach tego projektu, w ramach tego zespołu uczestniczyć. Foga Raga, album wydany w 2006 roku po debiucie Panama. No już jakby przyzwyczailiśmy publiczność, słuchaczy do naszego stylu, stylu, który sobie roboczo nazwaliśmy Pi Raga, tak więc to była taka wypadkowa ragamuffin, dancehallu i funku, Pi funku szczególnie, który bardzo lubiliśmy. Za stronę muzyczną oczywiście odpowiada znakomity, nieoceniony Piotrek Zabrocki, czyli Mista Pita. Za stronę wokalną, dlatego że niektóre teksty zostały stuningowane przez Dużego P, który jest mistrzem słowa i mam nadzieję, sami się o tym przekonacie. Tak więc ta historia, moi drodzy, nie wzięła się z kosmosu, a mianowicie któregoś razu zadzwonił do mnie Piotrek Zabrocki, Mista Pita, i mówi: słuchaj, zadzwonili do mnie Kuba Nowakowski, i Kuba Nowakowski to jest no, dosyć legendarny realizator, słuchajcie, muzyczny, kreator dźwięku, producent urządzeń elektroakustycznych, zwanych głośnikami na przykład. Głośnikami prawdy, bo robi je po prostu kosmiczne. Tak więc zadzwonił któregoś dnia Kuba Nowakowski do Piotrka, a jako że wcześniej się znaliśmy, bo on, czyli Kuba Nowakowski, prowadził kiedyś w Radości studio ze świętej pamięci Sławomirem Kulpowiczem, światowej sławy jazzmenem, człowiekiem niesamowitym, z którym miałem przyjemność się kolegować, i to jest po prostu jak dotknięcie nie wiem czego. Tak więc no ten telefon był o tyle zaskakujący, że Kuba powiedział do Piotrka, że słuchaj, Urbaniak kombinuje taki album z coverami Foga, więc weźcie, zróbcie po prostu jakąś swoją zwariowaną wersję, no i my już się postaramy o to, żeby to wrzucić właśnie do kontentu tejże planowanej płyty. No dobra, covery Foga, wiadomo, no wszyscy znaliśmy Foga, ale nie na tyle, żeby znać jego dyskografię. Mało tego, ja przyznam się, za bardzo nawet nie znałem historii tego niesamowitego człowieka. Oczywiście wszyscy mieli gdzieś tam z tyłu głowy Ostatnią Niedzielę, Chryzantemy Złociste, no i szereg szlagierów, no może nie szereg, ale jeszcze może parę. Tak więc okej, no wyzwanie całkiem niezłe, a jak wiadomo, lubimy wyzwania. No to przysiedliśmy skrupulatnie do tego tematu i kombinowaliśmy, jaki utwór tutaj wybrać. No i podczas oczywiście poszukiwań, poprzez przekopywanie płyt takich jak ta oraz innych, no natrafiliśmy na po prostu całe mnóstwo niesamowitych, pięknych piosenek. No i oczywiście, co to za historia, którą wybrać? Arcy trudne zadanie. No to więc po prostu, jak to my, po prostu polecieliśmy po całości, zamiast jednej piosenki nagraliśmy 11 tych piosenek. Temat ze strony Urbaniaka jakoś przycich, no ale już tego kompletnie nie żałowaliśmy, bo oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy, no sława, kurczę, Michał Urbaniak, ale historia będzie. No dobra, tak więc historia, tak zaczęła się geneza, ale to tak naprawdę dopiero zajawka, no bo po prostu, żeby robić piosenki Mieczysława Foga, wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak prawa autorskie, tak więc no, spróbowaliśmy dotrzeć do rodziny naszego zacnego piosenkarza. No i się zaczęło.
okazało się, że oczywiście jego prawnukiem jest Michał Fog, który gdzieś tam się przewijał w warszawskiej załodze, ale nikt z nas go nie znał. No to wraz z kolegami z zespołu zrobiliśmy taki research, kto powinien mieć telefon do Michała Foga. I po prostu padło, dobra, no on tam się bujał trochę z załogą hip-hopową, no bo chłopaczyna z Żoliborza i bujnęliśmy się w takim razie do Wienia. Wziąłem telefon, zadzwoniłem do Wienia z Molesty i mówię: Wieniu, wiesz co, tutaj mamy taką historię, telefon do Foga jest potrzebny. A on mówi: kurde, nie mam telefonu do Foga, ale poczekaj, Tomuś. I tam zaczął kombinać, ten, Wiśnia będzie miał. Ale ty, my nie znamy Wiśni. Spoko, to ja ci dam telefon do Wiśni, dzwoń się do Wiśni. Kurczę, no dobra, to dzwonimy. Halo, się maziom, od Wienia mamy tutaj kontakt. Potrzebujemy do Foga jakieś namiary. Kurna, nie mam tutaj do Foga, ale tamten kolejny ziom będzie miał. No i oczywiście Wiśnia dał nam telefon do kolejnego zioma, kolejny ziom dał nam do jeszcze kolejnego zioma i poprzez system 650 telefonów dotarliśmy do prawnuka Mieczysława Foga. Zadzwoniłem, Michał Fog odebrał. Zupełnie na luzie, bo nie wiedziałem, kogo mam się spodziewać. Myślałem, że to będzie jakiś taki nobliwy typek, który po prostu prowadzi świątynię swojego pradziadka i że chodzi w garniturze i być może nie skuma mojego języka albo powie, żebym spierniczał na bambus. Nie, nic takiego się nie stało. Po prostu ustaliliśmy godzinę spotkania. No i tak. No i spotkaliśmy się, moi drodzy, na Żoliborzu w okolicach ulicy Suzina przy teatrze. No i co? Ustalona godzina, pojechaliśmy z mistą Pitą, czyli z Piotrkiem Zabrockim, na meeting z Fogiem. No idziemy. No i idziemy. A tam sobie na schodach teatru siedzi typek z buteleczką Heineksa, zupełnie nonszalancko, i patrzymy, że to właściwie typek taki jak my, no może ubraniem troszeczkę się różniło, ale tylko minimalnie. No dobra, siema, tutaj słuchaj, jest taki temat, kombinujemy płytę z coverami twojego pradziadka, płyta będzie trochę odjechana, czyli to nie będą takie literalne covery, no bo wiadomo, no, nie ma nic gorszego niż takie covery, no bo można naprawdę każdy utwór zagrać w każdym stylu dokładnie, czyli uregowić, nie wiem, bluesa, ujazzowić sambę i tak dalej. No nie, my tym troszeczkę gardziliśmy, więc mieliśmy plan, że zrobimy to zupełnie po naszemu. Fogu w ogóle zareagował euforycznie, mówi, ale sztos, no po prostu genialnie, zaprosił nas na swój kwadrat żoliborski, tam wjechaliśmy, no i rzeczywiście coś to z taką mikroświątynią było na rzeczy, bo pokazał nam mnóstwo pamiątek po swoim pradziadku, no i dał nam absolutnie przyzwolenie. No to my niczym wiatr w żagle, piąteczka, ziom po prostu i lecimy, dawaj do studia na Bieniewicką u Piotrka Zabrockiego z wypiekami na twarzy, przysiedliśmy do kombinowania, no i po prostu jak w amoku nagraliśmy właśnie ten album. No i się okazało w ogóle, oczywiście tworząc tę muzykę, że po pierwsze teksty, które śpiewał Mieczysław Fog, to jest po prostu odlot. To są uniwersalne teksty, w których można na przykład doszukiwać się pionierów clubbingu, bo na przykład piosenka Nietoperze, moi drodzy, mówi dokładnie o klaberach, o typach, którzy snuli się po nocach, po mieście w poszukiwaniu rozrywki. Tak jak wspominałem na początku, Duże P stuningował w błyskotliwy dla siebie sposób tekst niektórych piosenek, tak jak między innymi Na ulicy Mojej, czy Soka Andrusowska. No i po prostu okazało się, że to w ogóle mogłyby być piosenki z XX wieku, a Mieczysław Fog, gdyby właśnie wtedy żył, pewnie byłbym kimś na miarę nie wiem kogo, Notoriusa B.I.G. na przykład. Ale no cóż, tak więc, jak wspominałem, praca poleciała jak krew z nosa. Bardzo szybko zrobiliśmy te covery. Michał Fog
psycholog pochwalił się swojej mamie, że są tacy typkowie, co zrobili właśnie taki materiał, tak? Więc z zaszczytem, przyznam się, zostałem zaproszony do małego białego domku pod Tarczynem, czyli do domku, w którym mieszkał Mieczysław Fok. Poznałem mamę Michała, która okazała się przefantastyczną osobą, bardzo życzliwą, bardzo ciepłą i również powiedziała: macie błogosławieństwo, mogliśmy korzystać ze zbiorów, z fotografii i z każdego możliwego wsparcia, za co po raz kolejny dziękuję rodzinie Michała Foga. No więc tak to się wszystko potoczyło. Płyta została dosyć szybko nagrana, no i tak jak się odgrażaliśmy, także zrobiliśmy nieoczywiste wersje niesamowitych piosenek. Wybór był arcytrudny, bo okazało się, że spuścizna Mieczysława Foga jest po prostu przeogromna. No więc tak, pierwsza piosenka Na ulicy mojej, no więc zrobiliśmy ją w pifankowym stylu, gdzie duże P nawinął po prostu rasowo. Piosenka zupełnie mogła toczyć się albo być scenariuszem do jakiegoś mikro takiego obyczajowo sensacyjnego filmiku. Druga pieśń, Nietoperze, no to tak jak wspominałem, pionierzy klabingu. Odpukaj pan dla odmiany, no to cudowna, czarodziejska piosenka, która powoduje, że jak nam czarny kot przebiegnie drogę, to są pewne procedury i można wyjść z tego obronną ręką. Pieśń o matce, jedna z najbardziej przejmujących pieśni poświęconych matką. No, przyznam się, ilekroć jej słucham, mam łzy w oczach i dreszcze po prostu przeze mnie przechodzą. Mista Pita zaśpiewał to tak, że naprawdę jest to coś niesamowitego. Kolejna piosenka, Pikkunina. Zrobiliśmy utwór Pikkunina w stylu reggae. Nie wiedzieliśmy, co to jest ta Pikkunina. Mało kto wie w ogóle, co to jest ta Pikkunina, ale dotarliśmy do pewnych informacji. Okazuje się, że Pikkunina po pierwsze była hymnem żołnierzy AK na obczyźnie, a rzeczona, tytułowa Pikkunina to po prostu zakamuflowane słowo Syberia, moi drodzy, czyli miejsce zsyłki naszych rodaków, tak? Więc w ogóle tym bardziej po prostu okazało się, że co za historia. Soka Andrusowska, dynamiczny, taneczny utwór, gdzie duże P troszeczkę go oczywiście, jak to on, stuningował. Wówczas sprowadziłem klub muzyczny Index, no i on gdzieś tam nawet wplótł schodki prowadzące do tego klubu. Kolejny utwór, bo to się zwykle tak zaczyna, no wiadomo, piosenka o miłości, chłopaczyna się zakochał i tamtego, podchody, tak więc myślę, że utwór bliski każdemu chłopakowi i facetowi, Tulipany, no analogiczna piosenka, która z pani nie lubi tulipanów, więc nawet jak coś tam nabroimy i nie wrócimy na noc do domu, bo akurat chleliśmy z kolegami albo graliśmy jazz, po nocy to te tulipany, wiemy, że zazwyczaj załatwiały sprawy. No i kolejna piosenka, Zgubiłem dzień. No, któż z nas nie zgubił dnia, moi drodzy? I Mieczysław Fok właśnie o tym śpiewał, tak więc, no, mówię wam, słuchając oryginalnych wersji, no po prostu to było tak jak tu, tu, tu. O rany, przecież to jest o nas, o tym, co się dzieje tu i teraz. No i ostatnia piosenka, ta ostatnia niedziela, którą zrobiliśmy w bardzo nieoczywistej wersji, w takiej, no, nawet nie wiem, jazzowo, pifankowej i z tego utworu też jestem bardzo dumny. Tak jak wspominałem, za aranże, brawurowe aranże, za większość instrumentacji odpowiadał po prostu jeden z najgenialniejszych muzyków, których znam, muzyk światowej klasy, niesamowity człowiek, taki kompletny muzyk w kategoriach Zbigniew Wodecki, czyli Piotrek Zabrocki. Z tej znajomości jestem niezmiernie dumny i naprawdę to jest coś niezwykłego. Tak więc wszystko, co wychodzi spod palca Piotrka Zabrockiego, jest po prostu klasowe. Tak więc serdecznie, serdecznie namawiam, śledźcie, jeżeli będziecie mieli okazję, to, co wychodzi sygnowane marką Piotrka Zabrockiego, który jest ostoją mnóstwa, mnóstwa zespołów, między innymi światowych zespołów tak naprawdę. Okej, okay, no i tak ta historia, moi drodzy, właśnie wyglądała. Dodam tylko, że dostaliśmy rok później nagrodę za tę płytę Złotego Liścia Retro na festiwalu piosenki Retro, co było dla nas naprawdę dużym zaszczytem.
Tę nagrodę wręczył nam Wojciech Dąbrowski, który jest autorem i szefem tego festiwalu. No i wisi ta nagroda u mnie gdzieś tam sobie na ścianie. No i cóż, i tak ta historia, moi drodzy, się skończyła. Właściwie się zaczęła, bo wtedy odkryłem coś dla mnie najważniejszego. Coś najważniejszego dla mnie jako muzyka. A mianowicie do tej pory poszukiwałem swoich korzeni na Jamajce jako rastaman. Później jak zostałem Brazylijczykiem, no to wiadomo, swoich korzeni szukałem w Brazylii i Afryce, a tu nagle, po prostu po zetknięciu z twórczością Mieczysława Foga, jak cios między oczy, odkryłem potęgę polskiej muzyki rozrywkowej i zacząłem eksplorować, toczyć, szukać, kopać, chodzić po bazarach, wyszukiwać z najróżniejszych, najdziwniejszych miejsc płyty winylowe, czasami płyty szelakowe, ze szlagierami, z muzyką, która swój początek miała w międzywojniu, w latach 20. Coś niezwykłego, powiem wam. No to dla mnie jest objawienie. Znalazłem swoje korzenie i jestem szczęśliwy z tego oto powodu. I takie mam właśnie przemyślenia, że gdyby nie wojna, słuchajcie, to być może współczesna muzyka troszeczkę inaczej by wyglądała. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają dzisiaj piosenki. Po pierwsze, pod względem czasu, piosenki puszczane w radiostacjach są wszystkie takie same, mniej więcej nawet są dyrektywy, żeby to było 2.40, 2.50. Zwrotka, refren, zwrotka, refren, pyk. Dziękuję, do widzenia. Wszystko ten sam schemat, wiadomo, melodie inne i tak dalej. Piosenki, o których mówię, czyli polska muzyka rozrywkowa, czyli szlagiery, te właśnie z tamtego czasu, wyglądały zupełnie inaczej. Jak wypracowanie. Słuchajcie, najpierw był taki wstęp, nie? Czyli czasem pojawiał się temat oczywiście melodyczny. Później rozwinięcie, pojawiał się konkretny przekaz, czyli treść piosenek. No i później oczywiście zakończenie. Tak więc te piosenki czasami trwały 3.15, a czasami 7.50 po prostu, bo to nie miało żadnego znaczenia. Nawet w gruncie rzeczy im dłuższa, tym lepsza. Bo przy tych piosenkach się bawiono. Bawiono się w kabaretach, bawiono się w spelunach, bawiono się na wszelakiego rodzaju potańcówkach na deskach i jeżeli sobie posłuchacie tej muzyki sprzed wojny oraz nawet troszeczkę po wojnie, ale to już tylko troszeczkę, to no, obawiam się, że przyznacie mi rację. Kolejnym dla mnie plusem tego wszystkiego było to, że z Michałem Fogiem zostaliśmy najlepszymi kolegami i po prostu zaczęliśmy razem działać, stworzyliśmy taki projekt, a właściwie mieliśmy audycję w Polskim Radiu w Jedynce Wieczorek przy mikrofonie, gdzie eksplorowaliśmy ten temat, gdzie puszczaliśmy i opowiadaliśmy historie związane z tymi piosenkami, z polską muzyką rozrywkową. Później, kiedy nas wyrzucono z Jedynki, w sensie nie poddaliśmy i zaczęliśmy ten projekt realizować w postaci potańcówek wyjazdowych, spotkaniach w Domu Kultury, spotkaniach na świeżym powietrzu, spotkaniach w knajpach. Tak więc naprawdę temat poleciał, pozostał na trwale w moim sercu. Dzięki temu naprawdę czuję się znacznie, znacznie mocniej, bo mam swój fundament do tego, co robię, jako niskobudżetowy muzyk. Tak więc, no i tak, właśnie tak, moi drodzy, więc sami widzicie, albo słyszycie, Mieczysław Fog, niesamowita historia, Foga Raga. No a w tle sobie leci, ja mam czas, ja poczekam, moi drodzy. Absolutnie jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Polecam na zmysłowe wieczory, albo jak macie kogoś przeprosić, albo jak chcecie kogoś oczarować, albo jak po prostu chcecie sobie poprawić nastrój, jak macie doła. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, Radio Koncao. No i czekam na wasze propozycje. Jeśli macie jakiś pomysł, o jakiej płycie chcielibyście, żebym poopowiadał, bo mam ich parę tysięcy w domu, to z przyjemnością, jeśli będę tylko potrafił i tak się zdarzy, że na mojej półeczce coś takiego będzie, z wielką chęcią o tym poopowiadam. Do usłyszenia. Hej, cześć. Hej, leczo.